Naszym gościem Marcin Różalski. Witaj, Marcin. Witam wszystkich. Trochę się przejęzyczyłem. W zasadzie nie jestem zestresowany, a czy ty jesteś zestresowany, bo miałeś kończyć karierę, tak już zapowiadałeś kilkakrotnie, a tak się okazuje, że ciągle cię ciągnie do tej klatki. Wiesz co, śmieszne to jest to, że wszyscy zadajecie mi takie pytanie, miałem kończyć. Chcesz, żebym skończył? Nie, na pewno nie. Czemu cały czas zadajecie mi to pytanie? Druga sprawa, ja nigdy nie powiedziałem, że ja kończę karierę po tamtej gali, tylko powiedziałem, jeżeli uważnie mnie słuchaliście, że prawdopodobnie jest to ostatni rok moich startów, rok. Bo jestem zmęczony. Mamy rok 2004, poprzednia gala też była w 2004. Czy po prostu dalej idę na, w sztosie wygranej walki? Czy to będzie ostatnia walka, też nigdy nie powiem. Po prostu jak uznam, że już nie chcę walczyć, to mnie nigdy nie zobaczycie w ringu. Nie będę nigdzie tego ogłaszał. Będą wiedziały o tym osoby te, które powinny o tym wiedzieć, prawda? Czy jestem stremowany? Nie, po prostu ja ci powiem tak. Taka impreza jest dobra dla ludzi, którzy chcą przyjść na galę, dla federacji, jak chodzi o promocję gali. Ja osobiście, jako ja nie lubię takich imprez, bo unikam raczej takiego, wiesz, przebywania z ludźmi, których nie znam. Mi wystarcza już sama gala i sam show i sam, wiesz, natłok tych ludzi na gali i takich rzeczy chciałbym unikać. A powiedz, co cię jeszcze motywuje do tego, żeby wychodzić do klatki? No bo ta motywacja, wiemy, że jeżeli chodzi o zawodnika, no to jest bardzo ważny element. Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o walkę, to ja mogę walczyć co tydzień. Mogę bić się codziennie, ale jeżeli chodzi o treningi, to bym chciał już walczyć i bić się bez trenowania. Bo trening nie sprawia mi już przyjemności, trening sprawia mi ból. Rozkręcenie się, te pierwsze 15 minut treningu jest ciężkie, gdy już złapię ten rytm, to wszystko się rozgrzeje, to już jest dobrze, ale później znowu to się zaczyna, gdy ostygnę. Dlaczego chcę walczyć? Bo w tym momencie jestem człowiekiem chorym psychicznie. Jest to choroba psychiczna, to nie jest sport, to nie jest hobby, to nie jest pasja, to jest choroba psychiczna. Ja nie potrafię być człowiekiem, który żyje w cywilu. Bo wojna to było całe moje życie. Walczyłem z ludźmi, z przeciwnościami losu, czy w sporcie, czy na ulicy, także wiesz, zawsze o coś się z kimś przepychałem. I teraz, wiesz, i teraz zostawiając to wszystko, mi jest ciężko. Poza tym, tak jak mówiłem przed tamtą galą, jeżeli dostanę ofertę walki, która w jakiś sposób nie będzie długą przerwą, to po prostu dalej się zblokuje, wszystko powiesz, postaram się jakoś zaleczyć, ile można. I dalej ruszę w cuk, wiesz, wrzesień to jest dobra data, bo większość walk w życiu, jak toczyłem we wrześniu, wygrywałem. Nie mówię, że wszystkie wygrywałem, ale większość wygrywałem, znaczy w październiku, przepraszam, bo jest w październiku. I wiesz, i dalej chcę to jakoś w jakiś sposób, żeby tak się potoczyło. Poza tym chcę coś dla siebie ugrać, bo 3 walki z rzędu wygrałem, czyli normalnie gdzieś tam mogę coś dla siebie zyskać. Druga sprawa, będąc osobą rozpoznawalną, tak jak teraz, na przykład teraz rozmawiamy, mogę wspomnieć znowuż o Fundacji AST, żeby pomagać zwierzętom, psiakom, o Fundacji Taraż, która pomaga głównie koniom, ale także wszystkim zwierzętom. Mogę pomóc dzieciakom z Kozienic, z domu dziecka. I to jest fajne, bo w ten sposób ja też mogę coś dla nich zrobić, bo stać mnie w sposób i medialny na to, tak, emocjonalny jakiś, i w sposób materialny, i też o to mi chodzi. Marcin, twoja kolejna walka, Anglik naprzeciw ciebie, osoba doświadczona, pewnie w twoim zasięgu, bo tak trzeba zakładać, jeszcze tym bardziej, że sam podkreśliłeś to, że masz dobrą passę, no i kibice też będą chcieli, żebyś tą passę podtrzymał. Oglądałeś jakieś walki Jamesa, wiesz, jak tam mniej więcej, w czym jest dobry, w czym jest zły, gdzie jakieś taktyka na jego... Walk nie oglądałem, bo ja walk nie oglądam, staram się tego unikać, bo co z tego, że się będę nakręcał na jakiegoś zawodnika, jeżeli biorąc pod uwagę historię moich poprzednich walk w KSW, na 6 walk 5 razy miałem zmienionego przeciwnika w ostatnich dniach, nawet nie w tygodniu, w ostatnich dniach. Także tu nie ma sensu. Oglądam jego highlight, żeby mniej więcej mieć zarys jego umiejętności. Jest to zawodnik z boksu tajskiego. Dużo kopie, dużo wysoko kopie, mało raczej operuje tam low kickami i sądzę, że nie ma nie wiadomo jak mocnych kopnięć. Fizycznie sądzę, że nie jest zawodnikiem, który będzie nad nią brylował. Dużo bije celnych i skutecznych kolan z wyskoku. Nie pcha się do parteru z dystansu, raczej robi to z klinczu tego tajskiego, tak gdzieś tam zahaczy czy przewróci. Twardy zawodnik, lubi się bić, tylko że lubi się bić wtedy, gdy może się bić, tak? Gdy dostaje jakąś kontrę, to raczej ucieka po klatce, obskakuje i walczy z doskoku. Nie wiem, jak walka będzie wyglądała. Sądzę, że podejmie walkę i nie będziemy po prostu się męczyć ze sobą 3 rundy, tylko ktoś kogoś znokautuje. Ja bym chciał, żeby ta walka tak wyglądała. I sądzę, że jest to zawodnik, wiem, że jest to zawodnik, czuję, że zawodnik, który powoduje mnie duże emocje sportowe, chcę z nim bardzo walczyć, chcę z nim się skonfrontować, bo walka z takim zawodnikiem to jest jakiś tam następny poziom dla mnie. Czy jest w moim zasięgu, wiesz, nigdy tylko tak nie podchodzę, ja podchodzę do walki jako do walki, a nie do, wiesz, a nie do jakiegoś ambicjonalnego wygrywania, przegrywania, bo ten etap mam już za sobą, ja po prostu chcę się bić.
A powiedz jakiś, bo tak, opowiadałeś przed, praktycznie przed każdą walką, że nie ma części ciała, która cię boli. Jakiś twój Włosy. No tak, włosy, zapomniałem o tej twojej bujnej czuprynie, ale tak już na poważnie, bo mówisz, że cię wszystko boli i tak dalej, jest jakiś taki twój słaby punkt, który będziesz, że tak powiem, dobitnie chronił w ringu, że nie wiem, noga, ręka to jest taka jakaś twoja pięta achillesowa, czy nie? Bo to wiesz co, wszystko, ogólnie jak wchodzi się do ringu, jest adrenalina, jest to wszystko, wiesz, podniesienie tętna i ciśnienia, zapominasz o tym bólu, wiesz, tu chodzi bardziej, że wiesz, psychiczna blokada na treningu, żeby wiesz, na przykład nie mogę bardzo mocno uderzyć lewą ręką, bo mam popękaną rękę, gdzieś tam się wdały, wiesz, stany zapalne w te mikropęknięcia i ręka boli. Poszło mi drugie kolano wczoraj na treningu, także już dwa kolana są popsute. Prawy łokieć, który wiesz, ani nie mogę domknąć ręki, ani mogę roztworzyć, także ryzyko, że jak się mocno mi zamknie ręka, to jest drętwa. Rozsypane barki, także no to wszystko w jakiś sposób, wiesz, może spowodować, że no mnie to zablokuje, tak? Tylko wiesz, mówię, to bardziej blokuje tylko na treningu, że staram się nie robić pewnych czynności, które mogą spowodować większą kontuzję. A w walce to jest adrenalina, jest bitka i człowiek o tym nie myśli. A powiedz, bo ostatnimi czasy tak uwagę przykuła kibiców osoba, która wyzwała cię na pojedynek. Koniec tematu. No właśnie, chciałem się zapytać, czy w ogóle chciałbyś to jeszcze jakoś skomentować? Nie, jak coś mi się komentować, wiesz, jest takie powiedzenie, nie komentuję gówna, chodź mi dorównaj. Wiesz co chodzi? Niech zrobi to, co ja zrobiłem, niech dojdzie do takiego poziomu, ja nie mówię o MMA, bo teraz wszyscy będą tylko się, wiesz, ludzie na przykład mówią, że mam fanów, bo MMA. Ja walczę od 15 roku życia, ja walk zrobiłem ponad 200 amatorskich, ponad 50 zawodowych, tu chodzi o całokształt pracy, także wiesz, wyjście jeszcze na tych kurwa w dzisiejszej, wiesz, erze internetu, że napisać jakieś sobie gówno na internecie. Ja mu powiedziałem, jeżeli ma takie parcie, żeby dostać się do KSW i chce to zrobić poprzez mnie sprowokowanie, to bardzo źle zaczął, bo dostał chyba parę chuj ode mnie i miał szansę przyjechać jak facet z jajami się zdąbić. Nie wykorzystał. To jeżeli chce w inny sposób wejść na siłę, kurwa, do, wiesz, do tego, no to niech pogada z Maćkiem i z Martinem, może za coś mu zaoferują. Oralnie, analnie, nie wiem. Nie interesuje mnie ta osoba w ogóle już. Wiesz, już naprawdę ja o tym całkowicie zapomniałem i był to jakiś tam epizod, taki jak idę z psami, się potknę, o. I to wszystko. A czego ci życzyć, powiedz, przed walką? No fajnie by było, żebym dotrwał do tej walki z jak najmniejszymi kontuzjami. No i co? I dobrej walki, takiej walki, że wiesz, że po tej walce usiądę obojętnie, czy wygrany, czy przegrany i sobie powiem, no, koniec. Tego, żeby po tej walce nastąpiło już takie zmęczenie, żebym z czystym sumieniem sobie powiedział koniec. Ponieważ powiedziałem, że nie chcę, żebyś kończył karierę, to powiem, że nie życzę ci tak, żeby się skończyła ta walka, ale żebyś wygrał i był z siebie zadowolony jak najbardziej. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Dzięki wielkie.